Cześć Baranki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na tydzień od 10 do 16 czerwca. 8 mieczy i as monet. Ja bym powiedziała, żebyście się otworzyli na nowe możliwości. Karty Wam mówią, żeby w tym tygodniu wykorzystać te nowe możliwości. Tu mogą być jakieś rady, podpowiedzi, jakieś oferty, propozycje. One mogą dotyczyć pieniędzy, zleceń. Może macie takie przekonania w sobie, które nie pozwalają wam na przykład przyjąć jakiejś oferty czy jakiegoś zlecenia. No z jakichś tam powodów, tak? Dla każdego są to inne powody. No i inne propozycje, ale może warto właśnie się otworzyć i no właśnie tutaj zastanowić się, przemyśleć pewne kwestie, popatrzeć, starać się bynajmniej popatrzeć w sposób obiektywny, ponieważ w ośmiu mieczach ten obraz może być trochę zakłócony, tak? Bo tutaj tylko widzimy to, co my uważamy za stosowne, za słuszne, a nie widzimy tego, co jest dookoła, tak? Mamy oczy zasłonięte, więc tak jakbyśmy znali tylko pół prawdy, a drugiej tak jakbyśmy ją odrzucali już na wstępie i nie chcieli poznać. Więc może warto właśnie pomyśleć tu nad jakąś tą ofertą, propozycją, bo tak jakby karty wam chciały przekazać, że tu może być coś korzystnego. Tu może chodzić też o poznanie kogoś, o jakieś partnerstwo. Głównie pokazują się biznesy, tak? Ale jest to czytanie ogólne, więc mówię też dla osób, które nie mają z biznesem, z pieniędzmi, z pracą nic wspólnego. Może warto otworzyć się tutaj na propozycje, które mogą może nie do końca spełniać wasze oczekiwania finansowe, ale pokazuje się, że to może być dopiero początek, tak naprawdę. Początek jakichś przedsięwzięć, początek jakichś inwestycji. No i jeśli chodzi o relacje, to tutaj się pokazują, że relacja może być jakaś fajna i solidna, ale dopiero się zaczyna budować, żeby dać jej szansę rozwinąć skrzydła po prostu. Pozdrawiam, cześć. Cześć byczki, zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na tydzień od 10 do 16 czerwca. 8 buław i rycerz kielichów. No to powiedziałabym, żeby otworzyć się na jakieś kontakty, na jakieś tutaj też propozycje. To jest tak, jakby ktoś wyszedł z jakąś inicjatywą, z jakąś propozycją, ofertą. Tu mogą być korzystne oferty, może chodzić o jakiś wyjazd, o jakieś spotkanie, ale okej, wróćmy do wyjazdu. Może chodzić o wyjazd, o jakąś podróż, o jakieś spotkanie w tym tygodniu. Może po prostu znajdziecie taką fajną ofertę, last minute na przykład, albo jakąś taką ofertę, no, która będzie korzystna finansowo. Więc tutaj warto się otworzyć na coś takiego, warto szukać być może. Warto wychodzić z jakimiś inicjatywami też, tak? Może chodzić o poznawanie kogoś, na przykład ludzi, jakieś kontakty, zdobywanie klientów, kontakty. Warto może właśnie, żebyście to wy zrobili pierwszy krok. Osiem buław to jest taka karta, gdzie tu się dużo dzieje, jest dużo pędu. Ona mówi również o internecie, więc tutaj może chodzić o jakieś kontakty, biznesy załatwiane przez internet. Może na to się warto otworzyć w tym tygodniu. Może to być, no, jakimś tam źródłem dochodu, czy przynieść jakieś tam profity. Może chodzić o to, że po prostu kogoś możecie poznać, po prostu przez internet i też, żeby tutaj po prostu rozmawiać, prowadzić jakieś komunikacje, no szukać gdzieś tutaj. Pokazują się karty, które mówią o aktywności, o tym, żeby coś działać, żeby nie stać w miejscu, ale też z waszej strony, żeby była jakaś inicjatywa. Pozdrawiam, cześć. Cześć bliźnięta, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 10 do 16 czerwca. 9 kielichów i 9 buław. No to powiedziałabym, żebyście się cieszyli. Cieszcie się z jakichś zasad, z tego, że jesteście asertywni, z tego, że tutaj dzięki właśnie waszej upartości, wytrwałości, asertywności, postępowaniu w takim fair, według jakichś zasad, według jakichś tutaj ustalonych reguł, coś udało się osiągnąć. I warto się z tego cieszyć, warto się tym chwalić, warto to pokazywać, bym powiedziała. I nieważne, czy tu chodzi o sprawy
finansowe, zawodowe czy miłość, relacje, ale tutaj pokazuje się, żeby się cieszyć właśnie z takiej twardej postawy i bynajmniej taką postawę stosować w tym tygodniu, bo ona przyniesie zadowolenie i satysfakcję i powiedziałabym spełnienie marzeń tak na 90%. Dwie dziewiątki mówią o tym, że jesteśmy już prawie u naszego celu, tak? Prawie osiągamy coś na maksa. No, 9, brakuje nam tego czegoś jednego kielicha, tu jednej buławy więcej, tak? Powiedzmy, żeby dojść do końca, żeby być w pełni na przykład zadowolonym z czegoś, więc tutaj warto cieszyć się z tego, co już osiągnęliście, a osiągnęliście dużo. Tutaj do 9 dojść, to jest sporo. Więc powiedziałabym, żebyście właśnie trzymali się dalej według jakichś tutaj zasad, według jakiegoś harmonogramu na przykład postępowali, według no jakichś tam, no nie wiem, to na co się zgodziliście, jakichś obowiązków, tak? Ale asertywnie, żebyście też bronili tutaj jakichś swoich przekonań, swojego zdania, że to będą korzystne kierunki działania w tym tygodniu. Pozdrawiam, cześć! Cześć Raczki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 10 do 16 czerwca. Kapłanka i Królowa Mieczy. No, dwie kobiety, powiem szczerze. Dwie mocne kobiety, bardzo mądre przede wszystkim, inteligentne, więc myślę, że karty Wam mówią, że warto z takimi po prostu osobami albo trzymać w tym tygodniu, albo być tak jak ona, kierować, jak one dwie, kierować się rozumem, kierować się taką, może nie, że wytrwałością, ale inteligencją, mądrością, obiektywizmem. Przede wszystkim tutaj doczytywać pewne kwestie, jeśli nie wiecie. Tutaj zresztą widać, że to są obydwie kobiety bardzo, że w tym tygodniu będziecie albo mieć do czynienia z kobietami, które są oczytane w jakichś kwestiach, mądre w jakichś kwestiach również, więc tutaj też może jakieś doradztwo na przykład się pojawia, że możecie się kogoś doradzać w tym tygodniu, że warto skorzystać, jeśli czegoś nie wiecie, jakieś takie zagadnienia mogą być zawiłe jakieś, ale również to, że Wy możecie mieć jakąś taką wiedzę w sobie i tutaj warto właśnie w tym tygodniu też, no właśnie, podejmować mądre, rozsądne decyzje, ale nie tylko. Karty Wam tutaj jeszcze radzą na ten tydzień, czy mówią, żebyście słuchały, no przede wszystkim siebie, żebyście obserwowały też otoczenie dookoła, wyciągajcie odpowiednie wnioski. To są takie kobiety chłodne, więc podchodźcie do wszystkiego na chłodno, na spokojnie, z takim opanowaniem, bym powiedziała, w tym tygodniu, z taką wielką mądrością, inteligencją, bo tutaj to się pokazuje bardzo, bardzo mocno. No i przede wszystkim tutaj mogą jeszcze kobiety Wam coś, znaczy te dwie karty, mówić coś jeszcze o jakiejś nauce. Więc jeżeli chcecie się douczać czegoś jak najbardziej, jest to wskazane w tym tygodniu, właśnie może to dotyczyć jakichś kwestii prawnych, podatkowych, coś takiego. W każdym bądź razie no macie silne karty, dwie. I tak jak powiedziałam, możecie mieć jeszcze w tym tygodniu do czynienia z urzędami jakimiś, więc jeśli tak, no to powiedziałabym, żebyście na spokojnie przyjęli pewne kwestie, na chłodno, a wszystko się pozytywnie zakończy. Zresztą dacie sobie tutaj świetnie radę przy tych dwóch kartach. Pozdrawiam, cześć. Cześć Lwy, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 10 do 16 czerwca. Lwy, Król Buław i As Kielichów. No powiedziałabym, żeby walczyć tutaj o swoje. I mam na myśli relacje. Mam na myśli tu jakieś przyjaźnie, jakieś takie... miłość, relacja, przyjaźń, pasje. I powiedziałabym, żebyście o to walczyli, żebyście byli bardzo pewni siebie, przekonywujący. Tu się pojawiają też kwestie być może jakichś flirtów, jakichś romansów w tym tygodniu. Pokazuje się być może coś nowego, jakiś nowy właśnie romans, powiedzmy, czy flirt.
No, jakiś nowy mężczyzna może się tutaj pojawić. On może was oczarować, bo to jest taki mężczyzna charyzmatyczny, magnetyczny, bardzo inteligentny, ale taki przedsiębiorczy, niezależny, no, przede wszystkim pewny siebie. I on potrafi oczarować kobiety. To może być mężczyzna z żywiołu ognia, czyli baran, lew lub strzelec. W każdym razie tutaj może w tym tygodniu nawiązać jakaś relacja. Może, mówię, przyjaźń, może coś więcej, a może po prostu flirt. No więc tutaj to warto mieć na uwadze. Dla innych osób tu mogą być kwestie na przykład związane z szefem, z kimś, kto zarządza czymś, więc też możecie mieć tutaj do czynienia właśnie z taką osobą. Być może wywoła w was bardzo pozytywne odczucia. No, może tutaj będziecie z tą osobą coś nowego zaczynać, czyli jakąś umowę podpisywać, kontrakt, no, czyli na przykład jakaś umowa o pracę mogłaby być, ale tu również jakieś nawiązanie, jakieś relacje, może po prostu, tak jak mówię, też poznacie kogoś takiego. Kogoś nowego, na przykład, jakiegoś nowego towarzysza do waszego życia. Pozdrawiam, cześć. Cześć panny, witam was. Zobaczmy, co karty tarota chcą wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 10 do 16 czerwca. Cesarzowa i pustelnik. No to powiem tak, możecie. Same, indywidualnie podejmować jakieś decyzje, na przykład w tym tygodniu. Może być tak, że będziecie potrzebować na przykład trochę czasu dla siebie, żeby coś sobie przemyśleć, zastanowić się. I to mogą być kwestie związane właśnie z wami jako osoba, czyli no może po prostu potrzebujecie nawet takiego spokoju dla siebie. Tutaj może być też chęć izolacji, odizolowania się od wszystkiego, od wszystkich, po to właśnie, żeby coś sobie przemyśleć, poukładać. Może chodzić o biznes, może chodzić o jakieś relacje, może chodzić o jakieś tutaj usługi, jakieś kwestie właśnie związane z jakimiś przedsięwzięciami, że będziecie potrzebować tego czasu, żeby sobie coś przemyśleć, zastanowić się nad czymś, ale również karty mogą wam sugerować poczucie takiego czegoś, czyli poczucie takiej, no na przykład. Pustki, poczucie tego, że jesteście w czymś same, że nikt was nie wspiera w jakimś projekcie, w jakimś działaniu, w dążeniu do waszych celów. Tutaj może chodzić również o to, niektórzy z was mogą być po prostu osobami bardzo niezależnymi finansowo. Możecie mieć bardzo dużo. I tu się gdzieś pojawia też ten pustelnik, czyli potrzeba bliskości. I możecie odczuwać taką tęsknotę na przykład za kimś, że może kogoś brakuje na przykład. Więc tutaj takie różne właśnie scenariusze mogą się pojawić, ale no może warto sobie w tym tygodniu też trochę czasu dla siebie dać, przemyśleć pewne rzeczy, kwestie, sprawy, po to, żeby po prostu sobie coś tam poukładać i móc iść dalej do przodu. Pozdrawiam. Cześć. Cześć wagi, witam was. Zobaczmy, co karty tarota chcą wam powiedzieć na tydzień od 10 do 16 czerwca. Zobaczmy. Trójka buław i piątka mieczy. Ja myślę, że karty wam tutaj chcą powiedzieć, żebyście się nie zrażali jakimiś przeciwnościami losu, że tu może się coś nie udać, coś może nie wyjść, ktoś może wam kłody pod nogi dawać, możecie się napotykać na różne problemy na swojej drodze, ale żebyście się nie poddawali. Trójka buław to taka karta, która mówi o tym, że jeśli widzimy w czymś potencjał, to idziemy w to. To karta również, która mówi o wyjazdach różnych, o perspektywach, możliwościach, może jakichś kursach, szkoleniach, studiach. No i ta piątka mieczy, która mówi o porażce, o tym, że coś się tutaj nie uda. Ja bym powiedziała, że po prostu karty wam mówią, żebyście się nie przejmowali tymi trudnościami, żebyście nie rezygnowali z celu, który sobie obraliście. Jeżeli macie ochotę wyjechać, no to jedźcie, nie wiem, niech zła pogoda wam nie przeszkadza w tym, tak? A jeżeli macie ochotę się z kimś spotkać, uważacie, że jest to ktoś, kto, z kim warto, tak, się spotkać, no to też niech nie przeszkadzą wam, na przykład, nie wiem, to, że ktoś tutaj wam mówi, że nie, nie spotykaj się, tak. Patrzcie na siebie, na to, co wy czujecie, co wy chcecie tak naprawdę osiągnąć. Powiedziałabym w ten sposób, że to wam karty chcą przekazać, czyli taką większą energię, power, żebyście się nie przejmowali właśnie takimiś tutaj działaniami.
tym, że ktoś chce zupełnie coś innego, że ktoś wam tu przeszkadza, że ktoś nie chce, byście osiągnęli celu na przykład. Więc po prostu idźcie po swoje dalej. Twardo trzymajcie się swojej strony, tego, co wy chcecie. Do usłyszenia, cześć. Cześć, skorpiony. Zobaczmy, co karty Tarota chcą wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 10 do 16 czerwca. Czwórka mieczy i karta papieża. Ja powiem tak, żebyście się zdystansowali, żebyście się zastanowili, czego chcecie tak naprawdę. Zdystansujcie się tutaj do jakichś kwestii rodzinnych, być może do jakiegoś członka rodziny, nie wiem, do jakiegoś przyjaciela, kogoś takiego. Może chodzić tutaj też dla niektórych o kwestie wiary po prostu. Więc tutaj też jakiś odpoczynek, nie wiem, dystans od pewnych rzeczy, powiedziałabym. Znajdźcie czas dla siebie, urlop, jakieś na przykład kwestie związane z odpoczynkiem, odizolowaniem się od kogoś, od czegoś, od jakichś kwestii, nie wiem, od pracy na przykład na ten tydzień, jeśli możecie, tak? Dajcie sobie trochę takiego wolnego, po to, by móc coś przemyśleć. Być może skorzystajcie właśnie, weźcie ten czas, wykorzystajcie na jakieś swoje przemyślenia, ale możecie się wesprzeć na przykład poradą tutaj u kogoś. To może być ktoś z rodziny, to może być osoba duchowna też, tak? Więc ktoś, kto go uważacie za takiego osobę godną zaufania, ale też osobę, która nieraz wam już pomogła w różnych kwestiach rozwiązać wasze problemy. Więc tutaj, no ja bym powiedziała, żeby po prostu dać sobie trochę czasu, zdystansować się do pewnych rzeczy. No i właśnie przemyśleć sobie pewne rzeczy, być może skorzystać z pomocy kogoś, ale tutaj może chodzić też o to, żeby się zdystansować albo odizolować od kogoś, kto na przykład, no nie wiem, nie podziela waszego, nie wiem, optymizmu, waszego stylu życia, waszych jakichś tu kwestii, waszych zadań, więc też tutaj jakieś takie rzeczy. Karty mogą mówić, że może być jakaś izolacja na przykład w relacjach, tak? W relacjach, no jakichś partnerskich. Więc tutaj też może być taka, może z kimś się po prostu z partnerem pokłóciliście, może po prostu się nie odzywa, więc gdzieś tutaj może być jakieś takie milczenie pokazane, może być jakieś tutaj, no kwestie właśnie, żeby sobie coś przemyśleć. Tutaj nie ma pokazane, żebyście się już kontaktowały, żebyście, nie wiem, rozmawiali z tą osobą. Po prostu na razie dystans i przemyślenie sobie pewnych rzeczy, tej relacji na przykład. Mówię, może się doradzenie kogoś w tych kwestiach, natomiast na pewno nie działanie w pośpiechu. Tylko tak jak mówię, jakaś izolacja. Pozdrawiam, cześć. Cześć, strzelce. Zobaczmy, co karty Tarota chcą wam powiedzieć na ten tydzień od 10 do 16 czerwca. Zobaczmy, dziesiątka kielichów i karta czwórki mieczy. No, to powiedziałabym, że karty wam tu sugerują jakąś izolację, odpoczęcie sobie, być może odpoczęcie od jakichś rodzinnych kwestii, kwestii partnerskich, kwestii związanych z dziećmi, coś tutaj przemyśleć sobie. Więc karty wam radzą, no, takie przemyślenie. Może chodzić po prostu o wyjazd. Wyjazd na przykład, ale w samotności, wyjazd do sanatorium, więc tutaj też mogłoby tak być. W ogóle chodzi o raczej o to, żebyście mieli czas dla siebie, żebyście sami sobie coś przemyśleli, odpoczęli od czegoś, od jakichś, być może, tak jak mówiłam, obowiązków rodzinnych, być może tutaj może chodzić również od pracowników, współpracowników na przykład, od jakichś kwestii, które może, no, zaczęły się obracać nie na tą stronę, co trzeba, tak? Czyli było fajnie, pozytywnie, na przykład w jakichś relacjach czy w pracy fajnie, i coś tu się zaczęło dziać, że no, przestało być fajnie, tak? Powiedzmy ogólnie w skrócie. I tutaj karty wam radzą właśnie jakiś dystans do tego, odpoczynek. Może ktoś was zaczął na przykład namawiać do na przykład przeciwko partnerowi, przeciwko jakimś tam osobom z waszego otoczenia najbliższego. Może w pracy się zaczęły jakieś plotki, z jakieś tam namawianie kogoś do czegoś. Więc mówię, odpocznijcie sobie, weźcie dystans. O, weźcie głęboki oddech i dystans właśnie do tych spraw.
Na tej zasadzie, by móc mądre decyzje podjąć, by móc się nad tym zastanowić, przemyśleć, nie działać pochopnie, więc tutaj, żeby móc przywrócić, powiedziałabym, równowagę w tej sytuacji, tak? Jeśli coś tu się zaczyna psuć. No to właśnie potrzeba takiego spokoju, ciszy, ukojenia nawet nerwów swoich, bo różne mogły to być sytuacje. W każdym bądź razie właśnie przemyślcie, zastanówcie się, dajcie sobie trochę czasu, może po prostu odpocznijcie w sanatorium, jeśli ktoś się wybiera. Pozdrawiam. Cześć. Cześć, koziorożce. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 10 do 16 czerwca. Król monet oraz karta koła fortuny. No, to powiedziałabym, że tutaj mogą się szykować duże pieniądze, jakieś inwestycje, jakieś kontrakty, umowy. Jeśli oferta o pracę, jak najbardziej, tu może być coś nieprzewidzianego. Tu może się wydarzyć coś, o czym nawet nie myślicie, i to może być związane z dużą kwestią finansową, tak bym powiedziała, więc jakieś kontrakty, korzystne umowy. Może fajna oferta pracy się znajdzie, trafi, nie wiem, może jakaś rozmowa kwalifikacyjna, która przyniesie więcej niż się spodziewacie. Bardzo pozytywne, no, pieniądze tu się przede wszystkim zarysowują w tym tygodniu dla Was, bym powiedziała, i korzystajcie z tego. Jeżeli coś tu jest dobrego, no to naprawdę to warto podpisywać te umowy. Oczywiście. Jakieś zmiany mogą być w pracy, ale one będą korzystne również. Ja bym tu powiedziała, że możecie też, na przykład, jeśli prowadzicie własną firmę, to też tu mogą się pojawić jakieś szanse na jakieś zmiany w firmie, ale korzystne, ewentualnie na jakieś większe finanse. Czyli, tak jak powiedziałam na początku, jakieś korzystne umowy, kontrahenci fajni, no coś tu fajnego w każdym bądź razie, korzystnego dla Was. A jeżeli mówimy o relacjach, no to powiedziałabym, że tutaj też miłe jakieś kwestie, jakieś niespodzianki od partnera, może właśnie jakiś wyjazd gdzieś, a może jakieś takie zmiany związane z, może będzie na co wydać pieniądze, na przykład, czyli więcej pieniędzy przyniesie do domu na przykład partner, tak, bo korzystnie pójdą jakieś tu umowy. No więc bardzo korzystne tu jakieś rozwiązania są pokazane. Pozdrawiam, cześć. Cześć wodniki, witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 10 do 16 czerwca. Zobaczmy. 9 buław oraz karta trójeczki monet. No, powiedziałabym współpraca, ale na Waszych warunkach. Współpraca, która jest określona w jakiś sposób, która jest w jakiś sposób usankcjonowana, czyli podpisane są jakieś umowy, bo tutaj się pojawiają takie kwestie, że się działa według jakichś schematów reguł, by nie powielać jakichś błędów, by ktoś kogoś nie wykorzystał na przykład finansowo na coś. Tutaj nie ma, co prawda, właśnie pokazanych powielania błędów, więc myślę, że to będzie wszystko korzystne. Współpraca, współpracujcie z kimś, ale tak jak mówię, pilnujcie umowy. W tym tygodniu, jeśli staracie się o jakąś pracę, więc pilnujcie umowy, egzamin, starajcie się być fair, bym powiedziała, tak? Nauczcie się, przygotujcie się do wszystkiego. Asertywność też się tutaj zarysowuje, wytrwałość. Być może uda się właśnie osiągnąć wasz cel. Może zależało wam na tym, żeby z kimś podpisać umowę, jakiś kontrakt. To jesteś kontrahenci, klienci, mogą być stąd ta współpraca. I to się udaje, tak? Według jakichś zasad, reguł, schematów uda się coś podpisać. Będzie z tego korzyść. Będziecie zadowoleni. Jakieś profity mogą się pojawić w tym tygodniu, ale powiedziałabym, że właśnie więcej osiągniecie pracując z kimś niż samemu. No i przede wszystkim stawiajcie jakieś granice, a bądźcie asertywni też, no, rozmawiacie o jakichś tutaj warunkach korzystnych też dla Was, oczywiście jak najbardziej, czy dla dwóch stron, tak? Negocjujcie, rozmawiajcie przede wszystkim. I będzie w porządku. W partnerstwie również pokazuje się współpraca, żeby rozmawiać. Też, jeżeli macie chcecie jakieś zdanie na dany temat powiedzieć, to powiedzcie, nie bójcie się. Po prostu, czy partner, nie negujcie jego zdania, jego sposobu myślenia na przykład, tylko po prostu razem starajcie się jakiś taki kompromis uzyskać. Pozdrawiam, cześć. Cześć rybki, witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 10 do 16 czerwca. 5 buław.
I pazik monet. Powiedziałabym, żebyście walczyli o swoje racje, o to, żeby w tym tygodniu po prostu walczyć też o jakieś tutaj projekty, przedsięwzięcia, jakieś nowe pomysły, oferty, propozycje. Tu może się pojawić jakaś rywalizacja, jeśli chodzi o jakąś ofertę pracy na przykład, albo jakieś przedsięwzięcie, projekt. Może chodzić o kurs, szkolenie, więc może w pracy będzie więcej chętnych, tak? Więc tutaj walczcie o to, żeby na przykład z tego skorzystać, żeby to osiągnąć. Może chodzić o jakieś zlecenie. To może być coś nowego. I tutaj też warto, czy powalczyć z konkurencją, czy warto po prostu walczyć o tą ofertę, bo ona przyniesie jakieś zyski, jakieś korzyści, jakieś profity. Nie mówię, że duże, ale jakieś przyniesie. W każdym razie warto po prostu. To nie, że nic, tylko że coś tutaj będzie takiego, więc warto. Może chodzić o jakąś relację, znajomość, nową znajomość. To może być ktoś z żywiołu ziemi, czyli byk, koziorożec, panna, i też warto o tą osobę powalczyć. Warto tutaj, warto po prostu rozmawiać na przykład z tą osobą, tak, negocjować coś, na przykład jeśli tu mówimy o biznesach, też warto negocjować, więc być może dla innych rybek może być taki scenariusz, że będziecie się kłócić, tak, rozmawiać, dyskutować, kłócić się właśnie z kimś albo z kimś, to może być dziecko, może chodzić o naukę, o pracę, to może być partner, możecie się kłócić z partnerem, to może być po prostu kłócenie się o jakąś nową sytuację, o jakąś nową kwestie. Może chodzić o nowe zlecenie, partnerowi może nie odpowiadać, na przykład jakaś wasza praca, na którą się chcecie zgodzić, albo jakieś inne kwestie, i też tutaj może być o to właśnie jakaś kłótnia, jakaś awantura, powiedzmy, tak? Jakiś nowy pomysł na przykład wasz. Może chcecie iść, nie wiem, na kierunek, albo chcecie zrobić jakiś kurs, który po prostu nie odpowiada, nie wiem, w rodzinie komuś, i gdzieś tutaj jest pokazana kłótnia, i że będziecie musieli bronić swojego zdania. Pozdrawiam, cześć.